Czy jeden pocałunek może wszystko zmienić? C'est ça la beauté de la jeunesse. Avoir 30 ans. Avoir encore le temps. W zasadzie nie wiadomo, czy do tego pocałunku doszło, ale umówmy się, że doszło. Nie no, doszło, na pewno doszło. Pocałowali się Matthias i Maxim, kumple, przyjaciele, 30-latkowie, którzy próbują ogarnąć swoje życie. Jednemu to wychodzi całkiem nieźle, przyzwoita praca, kariera, dziewczyna. Drugi w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi planuje wyruszyć do dalekiej Australii. Zanim to zrobi, musi ogarnąć opiekunkę dla swojej matki alkoholiczki. No i po drodze przytrafił się gdzieś ten pocałunek, który nieźle namieszał. No bo może to nie tylko kumple, ale łączy ich coś więcej. Ale jak to? Przecież Matt ma dziewczynę, którą kocha. A może jednak nie? A może sam nie wie? A może sam nie wie, kim jest? A może tego pocałunku w ogóle nie było? Skomplikowana sprawa, ale warta obejrzenia. Prawdziwy, życiowy film. Buziaki.